Mroczek i jego żona także milczeli przez chwilę. Młody lekarz powiedział wreszcie cicho: Pani dyrektor powiedziała przed paroma minutami, że dwukrotnie postąpiła sprzecznie z przepisami kodeksu postępowania lekarza. Czy pani naprawdę, nawet w największej tajemnicy, nie poinformowała nikogo o wyniku sekcji? Skinęła potwierdzająco głową. Powinnam oczywiście przekazać tego rodzaju wypadek prokuratorowi. Ale nasz prokurator powiatowy to młody człowiek. Jest na urlopie gdzieś na podchalu. Na wczasach wędrownych musieliby go szukać przez radio, a milicja? Wiedziałam, że ma pan przyjechać lada chwila. Nie byłam zdecydowana, czy powiem panu o tym. Być może nawet początkowo nie chciałam mówić, ale sądzę, że dobrze zrobiłam. Widzi pan, to nie Warszawa. Samobójstwo sędziego rozkołysałoby może plotek i domysłów. Cokolwiek mogłabym powiedzieć osobiście o postępowaniu pańskiego stryja wobec mnie, był on uważany za godny naśladowania wzór prawości i bezstronności. A ja bardzo kocham to miasteczko i jestem dumna z, z nas wszystkich, którzy odbudowaliśmy je i zagospodarowaliśmy. Nie wiem, dlaczego pański stryj odebrał sobie życie. Ale bez względu na przyczyny tego kroku jestem pewna, że wszyscy, cała Rada Miejska i wszyscy odpowiedzialni obywatele nie chcieliby skandalu i dochodzeń. Taka. Sensacja nie pomogłaby zmarłemu, a tylko zaszkodziłaby jego pamięci. A czy nie wzięła pani pod uwagę innej alternatywy? Innej alternatywy?